Cześć, witajcie w Get Ready With Me, mój poranek. Mój poranek codziennie zaczynam od śniadania. Tutaj robię sobie herbatę, to jest czaj, który przywiozłam z Austrii. Do tego śniadanie. Ostatnio mam fazę na jogurt, zwykły naturalny jogurt z miodem i borówkami. Do jogurtu dodaję ze dwie łyżeczki miodu. To jest w ogóle fajne teraz w okresie, kiedy panują grypy, przeziębienia i tak dalej, bo miód nam dodaje odporności. No i borówki, które bardzo lubię i też są dobrym źródłem antyoksydantów. Jak już zaparzy mi się herbata, mój czaj, to dodaję mleko. Tutaj akurat mam mleko ryżowe, delikatnie słodzone, delikatnie waniliowe, coś takiego, ale używam po prostu roślinnego mleka. Tutaj widzicie zwierzaki, które przychodzą się przywitać rano i czekają na swoje śniadanie. Kicia tutaj pokazuje, że w tej szafce jest jej jedzenie. Potem, jak już mam zrobione śniadanie, to zazwyczaj odpowiadam na maile, wasze komentarze, tutaj am dla was, piję herbatę i po tym, jak już ogarnę się troszeczkę właśnie z mailami, z komentarzami, to co drugi dzień robię serię ćwiczeń. Tutaj akurat mam chodakowską i to jest akurat skalpel i zawsze kicia mi przeszkadza i ćwiczy ze mną, jak widzicie. Tutaj koniecznie kot chce się bawić, zwierzaki przychodzą i no po prostu zawsze mam zwierzaki ze sobą, widzicie. Jak ćwiczę, to ktoś się próbuje miziać, przytulać i tak dalej, także tak to wygląda. Potem czas na prysznic. Używam takiego mydła w płynie ekologicznego o zapachu róży i na wilgotne ciało oliwkę. Potem docieram się ręcznikiem do sucha, myję zęby, nic takiego odkrywczego. I mój nowy ulubieniec ostatnio to jest Aquamarina z Lasza. Tak dziwnie wygląda i niezbyt przyjemnie pachnie, ale daje bardzo fajnie oczyszczoną, ale nie ściągniętą skórę. Nakładam, jak widzicie, taki malutki kawałeczek na mokrą, bardzo mokrą twarz, bo inaczej to się tak zaczyna lepić, źle się rozprowadza, więc buzia musi być dobrze zwilżona wodą. I ładnie to wszystko wmasowuję w twarz, czekam minutę, dwie, żeby sobie podziałało na twarzy i potem zmywam wodą. Bardzo fajny produkt, polecam wam. Jeżeli chcecie coś kupić z Lasza, to ta Aquamarina jest naprawdę godna polecenia. I tutaj mam zawsze przyszykowany taki maleńki ręczniczek, którego używam tylko do osuszania twarzy. I jak widzicie, nie pocieram twarzy, tylko tak przykładam i osuszam. Potem biorę taki duży płatek i tonik nawilżający z Biodermy, który bardzo lubię. Jak widzicie, już prawie go całego zużyłam. I też staram się tak wklepywać, nie pocierać. Przy wrażliwej twarzy i skłonnej do zaczerwienień to ma znaczenie. I też nie zapominam o szyi, dekolcie, ramionach i plecach, bo tutaj wam pokazywałam to w wersji pod szlafrokiem. Balsam pod oczy z Clarensa, którego używam po prostu jako kremu na dzień. Potem serum z Shiseido, ono jest rozświetlające i ma wyrównywać koloryt. I potem krem z Aven Antichudżer na dzień, on ma zielony kolor, ma SPF 20, jest nawilżający, tak bardzo łagodzi skórę. I kiedy już skończę nakładać krem, to tylko czas na wyborem z Alverde. I teraz makijaż, przygotowuję twarz primerem, taką wodą ze Smartboxa. Potem nakładam palcami cienką warstwę nawilżającego podkładu z Marc Jacobs z wodą kokosową, który bardzo fajnie działa w połączeniu z tym podkładem z Too Faced Born This Way, który nakładam na twarz gąbką i staram się go tak wklepywać w buzię, też nie rozcierać. I w te dwa podkłady dają bardzo fajne połączenie. Pod oczy korektor anti-age, Instant Anti-Age z Maybelline, mój ulubieniec. Nakładam też trochę na nos, brodę i delikatnie na czoło, żeby rozświetlić tutaj środek twarzy i też to wszystko ładnie wklepuję gąbeczką. Potem mój ulubiony puder z Catrice, nakładam go dużym pędzlem i też, jak widzicie, staram się tak stemplować, a nie rozcierać. Potem czas na bronzer Fit Me z Maybelline w kolorze 100, nakładam dużym pędzlem i później dodaję jeszcze ten
zestaw do konturowania Too Faced, tym najjaśniejszym kolorem podkreślam kości policzkowe i troszeczkę dodaję koloru jeszcze na czole. I wszystko dobrze rozcieram, żeby nie było żadnych takich ostrych linii. Róż Down Boy z The Balm, mój kolejny ulubieniec. Większość z tych kosmetyków widzieliście na pewno w moich filmach. Później używam tego jasnego pudru z palety Too Faced na środek twarzy i pod oczy. No i gdzie jest mój pędzel? I to jest Mary Lou, też z The Balm, rozświetlacz. Rozcieram, żeby ta linia też nie była taka mocno widoczna. I baza pod oczy na oczy, podcienie, to jest MAC Soft Ochre. Używam też takiego jasno-brązowego cienia z Urban Decay, jako takiego cienia w załamaniu, żeby podkreślić załamanie powieki. Później będę używać palety z Too Faced Chocolate Bar 1. Dodam troszeczkę takiego ciemniejszego cienia tutaj w kąciku. Rozcieram. Troszeczkę jasnego cienia pod łuk brwiowy. Płaskim pędzlem dodaję jeszcze troszeczkę ciemnego brązu w kąciku oka. Rozcieram jeszcze raz. I teraz biorę płaski pędzel, mój ulubiony jasno-różowy cień z tej palety i nakładam go na środek powieki. Dodaję jeszcze na dole trochę tego brązowego cienia z Urban Decay, żeby podkreślić dolną linię rzęs. On jest taki dosyć naturalny i bardzo fajnie podkreśla zielony kolor oczu. I zamiast linera użyję kredki, czarnej kredki z Urban Decay 24x7. To jest po prostu zwykły czarny kolor. Bardzo ładnie się rozprowadza i potem pędzelkiem z Eco Tools dorabiam sobie, domalowuję końcówkę, tutaj jaskółkę. Później używam jeszcze kredki z Bourjois na dolną linię wodną, ona jest jasno-różowa, ładnie otwiera oko i mieszam dwie maskary. Pierwsza z nich to jest Bad Girl Benefitu i później druga warstwa to będzie Better Than Sex. Ach, jeszcze używam jej na dolną linię wodną, a później będę używać na dolną linię wodną, na dolne rzęsy, a później będę ją mieszać z Better Than Sex mascara z Too Faced i to jest ostatnie moje ulubione połączenie. Najładniej moje rzęsy wyglądają, są najbardziej wydłużone, rozczesane i takie bardzo czarne. Jeżeli chodzi o brwi, to standardowo kredka z Maybelline w kolorze Dark Brown i do tego I Heart Makeup żel do brwi w kolorze Forest. Wszystko utrwalam Too Faced i na usta błyszczek Stunny Bear w takim koralowym kolorze. Jeszcze tylko rozpuszczę włosy i perfumy Lady Million, moje ostatnio ulubione. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o outfit, dosyć taki zimowy, bo zrobiło się bardzo zimno. Sweter z Zary, jeansy Diesel, czarne oficerki i czapka Gaugan, to jest lemoniada. Tutaj się trzeba sushi oczywiście przywitać. Sushi patrzy, co ja robię. Łupawka mała. No i tylko brakuje nam kurtki. Gdzieś nam wylazłam z kadru, ale jestem kurtka i szara torebka do tego i tak wygląda ostatnio mój zimowy outfit zazwyczaj. Tylko zmieniam sweter czy tam bluzę. Tutaj jeszcze Wam pokazuję, jak wygląda czapka. Dam Wam link na dole do niej. No i to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Pa, pa. I wyjął to! Więc life is one, zawsze razem. Normalnie zaraz będę płakać, nie mogę o tym mówić. Bo chcę mi się...